Cześć widzowie, przed wami największa ważka Polski, czyli husarz, władca. Rozpiętość jego skrzydeł może wynosić aż 11 cm, a długość ciała dochodzi do ponad 8 cm. Odwłok samca husarza władcy jest niebieski, a samicy zielony. Ten ma odwłok jednak nie aż w tak intensywnych barwach, dlatego z jego identyfikacją miałem trochę problemów. Husarz władca preferuje wody stojące i wolno płynące, chętnie te przekształcone przez człowieka, chociaż czasem zdarza mu się opuszczać środowisko wodne i zamieszkiwać nad skrajami lasów. Husarze to wybitni lotnicy w świecie owadów. Potrafią latać nieustannie kilka godzin, a podczas lotu za pomocą swojego bystrego wzroku wypatrują drobne owady, na które polują. Ich rozmiar pozwala im polować na małe motyle czy inne ważki. Samce husarzy są bardzo agresywne w stosunku do innych ważek, które przepędzają ze swojego terytorium. Po kopulacji samica składa jaja do części roślin wodnych, najczęściej przysiadając na ich liściach. Larwa może osiągać do 5,5 cm i odżywia się bezkręgowcami wodnymi, ale może również polować na drobne kręgowce, takie jak na rybek czy kijanki. Poluje za pomocą przekształconej wargi dolnej, tak zwanej maski. Husarze latają od maja do sierpnia. Spójrzcie tylko na oczy tej ważki i już będziecie wiedzieć, skąd jest jej nazwa. Ale te czerwone oczy są tylko cechą samca, ponieważ samice nie wyróżniają się niczym szczególnym na tle innych łątek. Oczobarwnicę można spotkać od maja do sierpnia na zbiornikach wodnych stojących z roślinnością zanurzoną, na których liściach szczególnie chętnie siadają samce tej ważki. Oczobarwnica jest stosunkowo liczna w Polsce. A tu widzimy proces składania jaj prawdopodobnie przez ważkę płaskobrzuchą. Umieszcza ona jaja szybko w locie na wodzie. A oto nie żaden chrabąszcz, ale guniak, czerwczyk. Ten chrząszcz lata w czerwcu, lipcu i na początku sierpnia i jest bardzo pospolity i liczny w całej Polsce. Żyje w parkach, ogrodach, alejach, szkółkach drzewnych i wszędzie, gdzie znajdzie się dla niego trochę pożywienia. Dorosłe chrząszcze odżywiają się liśćmi, kwiatami i igłami młodych sosen. Odbywają one gody wieczorem. Ich larwy, tak zwane pędraki, żywią się w ziemi korzeniami roślin. Mimo że wiele gąsienic krajowych rusałek odżywia się na liściach pokrzyw, to rusałka pokrzywnik otrzymała nazwę związaną z tą cechą. Dorosłe motyle można obserwować licznie już w marcu, kiedy to wybudzają się ze snu zimowego. Spędzają go w jaskiniach czy na poddaszach i w piwnicach. W ciągu roku wydają od 2 do 3 pokoleń i latem chętnie przylatują do kwiatów budlei. Husarz ciemny czy też husarz mniejszy, chociaż wiele mniejszy od husarza władcy to on nie jest. Lata on od maja do sierpnia przy najczęściej dużych zbiornikach wodnych stojących, często antropogenicznych. A oto jeden z najpiękniejszych, a także największych polskich motyli – rusałka żałobnik. Dorosłe motyle wylęgają się z poczwarek w połowie lipca, by na jesień znaleźć sobie kryjówki, w których mogą spędzić zimę.
na wiosnę pojawiają się bardzo wcześnie i chętnie spijają wtedy słodzik brzozowy. Latają aż do początku czerwca, co czyni je motylami stosunkowo długowiecznymi. Niestety żałobniki nie są w Polsce liczne i najczęściej spotykane pojedynczo na skrajach lasów, leśnych polanach, prześwietleniach, sadach czy ogrodach. Ich gąsienice odżywiają się najchętniej na wierzbach, topolach czy brzozach. Motyle preferują odżywiać się sokami wyciekającymi z rannych drzew oraz gnijącymi owocami. Obserwować je jest stosunkowo trudno, ponieważ żerują najchętniej w koronach drzew. Żółta przepaska, którą ten żałobnik właśnie Wam prezentuje, na wiosnę staje się bielsza i intensywne barwy stają się bledsze. Dlatego teraz jest idealny okres do obserwowania pięknych żałobników. Najlepiej wybrać się jest do lasu liściastego i tam poszukać ich przy zranionych pniach. Polowiec szachownica to motyl z rodziny rusałkowatych i podrodziny oczennic, które charakteryzują się małymi plamkami przypominającymi oczka na ich skrzydłach. Polowce latają od końca czerwca do połowy sierpnia na suchych i umiarkowanie wilgotnych łąkach, miedzach, ugorach, przydrożach i przytorzach. Polowce najchętniej zrzucają jaja w sąsiedztwie roślin pokarmowych. Gąsienice żerują nocą, a poczwarka leży na ziemi. Motyle chętnie przylatują do kwiatów chabrów i ostrożeni. Polowiec jest stosunkowo liczny, chociaż ja, kiedy byłem kilka lat temu nad morzem, sądziłem, że jest to jakiś rzadki nadmorski motyl, bo po prostu w mojej okolicy nigdy go nie widziałem. Gdy jednak poszukałem bardziej, to okazało się, że jest on bardzo liczny, ale trzeba po prostu wiedzieć, gdzie występuje. A tu karłątek lub warcabnik klinek. Motyl ten lata od połowy lipca do końca sierpnia, a jego gąsienice żerują na sucholubnych trawach. Dorosłe osobniki chętnie przylatują do fioletowych lub rzadziej żółtych kwiatów. W tamtym odcinku był przestrojnik trawnik, dzisiaj będzie przestrojnik jurtina. Przestrojnik jurtina żyje na zarówno suchych i wilgotnych łąkach. Jego gąsienice żerują również na rozmaitych trawach, a motyle można spotkać od końca czerwca do końca sierpnia, chociaż ja widywałem je nawet we wrześniu. Są one bardzo liczne, a czasami to nawet jedne z najliczniejszych motyli Polski, zaraz obok bielinków. Tak jak polowce, przestrojniki również należą do oczennic. W czasie przerwy chciałbym Was zachęcić do kliknięcia łapki w górę, suba, pisania komentarzy, oglądania poprzednich filmów i dzisiaj szczególnie do pisania komentarzy do Q&A. Gdy zbiorę gdzieś takie 10-15 komentarzy, to nagram właściwie w puszczę, bo nagrania już mam pełnoprawny odcinek. A tutaj modraszek, prawdopodobnie ikar, niestety czmychnął mi szybko. Kiedy nadarzy się lepsza okazja, będzie o modraszkach. Z pewnością również film, no bo przegapić ich nie mogę. A tutaj czerwończyk dukacik. Czerwończyk dukacik lata od połowy czerwca do początku sierpnia. Gąsienica żeruje na szczawiach. Jak widzicie, przy tych kwiatach zgromadziło się naprawdę sporo polowców, przestrolników i czerwończyków. Tak wygląda samica czerwończyka dukacika. W odróżnieniu od samca ma ona pomarańczowy kolor skrzydeł z czarnymi przepaskami utworzonymi z kropek i nie jest tak jaskrawa podczas lotu jak samiec. Motyle te są spotykane na stanowiskach głównie suchych, ale czasami również umiarkowanie wilgotnych. Chętnie odwiedzają kwiaty jastrunów, krwawników, ostrożeni, macierzanek, wrotyczy czy nawłoci.
są spotykane na polanach, przy leśnych kwiecistych łąkach, przy drożach i przy torzach. Chociaż czerwończyk charakteryzuje się czerwonymi i pomarańczowymi barwami, jak zresztą został nazwany, należy do rodziny modraszkowatych, które w zasadzie powinny mieć niebieski kolor. No i co ciekawe, do tej rodziny zaliczany jest również zielony zieleńczyk. No, trochę to dziwne, czyż nie? A tutaj znowu samiec, który charakteryzuje się intensywnie czerwonymi skrzydłami. Niestety, być może ze względu na upał, nie otworzył ich, ale z pewnością przy najbliższej okazji Wam to pokażę. Zresztą jest to trochę widoczne podczas lotu. A tu prawdopodobnie kraśnik sześcioplamek. Co ciekawe, substancje trujące zawarte w ciele tego motyla pochodzą z roślin, którymi odżywiają się jego żółte gąsienice z czarnymi plamkami. Substancje te pomagają kraśnikom unikać drapieżników, ponieważ po zjedzeniu tego motyla drapieżnik może doznać nudności, wymiotów i tym podobnych. Gąsienice kraśników żerują na roślinach z rodziny motylkowatych, a dorosłe motyle najczęściej są spotykane na suchych stanowiskach od czerwca do sierpnia. Ciekawe, czy go widzicie. To siwoszek błękitny, gatunek prostoskrzydłego krótkoczułkowego, którego można obserwować od lipca do października na suchych, nasłonecznionych, najczęściej piaszczystych stanowiskach, takich jak wydmy leśne, murawy, piaszczyste drogi czy piaskownie. Jest to gatunek o tyle ciekawy, że podczas lotu ujawnia on tylne skrzydła, które są zabarwione na niebiesko. Kolor siwoszka może zależeć od tego, gdzie żyje i jest dostosowany po to, aby owad mógł się jak najbardziej kamuflować. Gdy wzbije się w powietrze, potrafi przelecieć duże dystanse. A oto prawdopodobnie zadomka polna, czyli owad z rzędu karaczanów. Co ciekawe, w przeciwieństwie do innych karaczanów, żyje on na świeżym powietrzu i można go obserwować od maja do września. Dorosłe chętnie przebywają na krzewach, gdzie w ciągu dnia odżywiają się najchętniej pokarmem roślinnym. Zaniepokojone potrafią odlecieć. Jaja, które składają samice, są chronione przez mały kokon. Lejkowiec labiryntowy tworzy lejek, w którym kryje się, gdy czatuje na ofiarę. Gdy ofiara złapie się na jego ogromną pajęczynę rozpinaną najczęściej wśród drzew czy krzewów iglastych, lejkowiec atakuje. Samiec pasikonika, którego tutaj widzicie, wydaje dźwięki nazywane cykaniem od czerwca do października, najczęściej wieczorem i nocą. Dźwięki służą przywabieniu samicy i są wydawane poprzez pocieranie o siebie skrzydeł. Pasikoniki zasiedlają wszelkie łąki, zarośla, zakrzewienia, zadrzewienia, parki i ogrody. Można je spotkać w formie dorosłej i uskrzydlonej od czerwca aż do października, a larwy, czyli nimfy, pojawiają się wcześniej, bo już w kwietniu. Wylęgają się one z jaj złożonych przez samice do gleby 2 lata wcześniej. Dorosłe pasikoniki za pomocą dużych skrzydeł, których rozpiętość może wynosić nawet 10 cm oraz silnych tylnych odnóży potrafią skakać na duże odległości. Jeśli chcecie znaleźć pasikonika, najłatwiej jest spotkać samce, które jako jedyne cykają. Chociaż i tak trudno je wypatrzeć, ponieważ ukrywają się w gęstych zaroślach, a ich ubarwienie tylko pomaga im w kamuflażu. Pasikoniki mogą mieć oprócz charakterystycznej zielonej formy również formy żółtawe lub brązowawe. Pasikoniki ogólnie występują w Polsce licznie, ale czasem trudno je znaleźć
ze względu na to, że ukrywają się wśród roślinności, chociaż zdarzają się również sytuacje, kiedy to wlatują do naszych domów wabione światłem. Ja pasikoniki hoduję i mogę je z powodzeniem karmić, chociaż te na wizji nie chciały się pokazać, gdy jedzą. Ale lepiej nie przetrzymywać ich dłuższy czas. Tak wygląda mój zbiornik dla pasikoników. Teraz udało mi się już złapać samicę. Jest trochę większa i ma cechy, które zaraz Wam pokażę. Oto samica pasikonika. W przeciwieństwie do samca, którego nagrałem bez żadnych problemów, jest rozbrykana i będzie dużo chodzić i skakać. Pochwycony pasikonik może nieźle ugryźć aparatem gębowym typu gryzącego. Na co dzień jednak służy mu on do pożywiania się zarówno pokarmem mięsnym, jak na przykład w hodowlach świerszcze, czy roślinnym, na przykład jabłka. Samicę pasikonika można odróżnić od samca po pokładełku. Jest to narząd służący jej do umieszczania jaj w glebie. Pokładełko jest takim narządem rozpoznawczym wielu owadów i właśnie to ono pozwala odróżnić samicę od samca. A tak na logikę, jeśli samce wydają dźwięki, by zwabić samicę, to samice je słyszą, a uszy mają pasikoniki na tylnych odnóżach pod kolanami. Posiadają również długie czułki, które służą im jako zmysł węchu, dotyku i smaku. Dźwięki wydawane przez pasikoniki są nazywane strydulacją, a powstają za pomocą aparatów strydulacyjnych. A tutaj pokaz skoku pasikonika. W locie można je pomylić z na przykład podobnych rozmiarów modliszką. Jeśli byście się zastanawiali, jak się skończy starcie pasikonika z modliszką, to wynik może być różny, ponieważ ten i ten owad może być drapieżny i ten jest uzbrojony w silne żuwaczki służące mu do rozdrabniania pokarmu. A no i jeśli chcecie znaleźć samicę pasikonika, to lepiej po prostu szukajcie miejsc, gdzie są samce i może uda Wam się taką zauważyć. Może będzie nawet prościej, ponieważ samice są odrobinę większe od samców. A i co ciekawe, pasikoniki przed skokiem najczęściej czyszczą swoje odnóża, by ulec jakimś poszkodowaniom. Zaobserwowałem to osobiście, więc to tylko moja obserwacja, jednak wydaje mi się całkowicie słuszna. A tu mamy porównanie samca i samicy pasikonika. Widać, że samica jest trochę większa i różni się oczywiście pokładełkiem. A teraz czas na trochę skojarzeń. Kojarzycie może małe, zielone robaczki, które przylatują chętnie do światła? Są to złotoki. To z nimi spokrewniony jest większy od nich mrówkolew i tak jak one, należą one do grupy sieciarek. A teraz czas na drugie skojarzenie. Czy kojarzycie małe, krępe larwy z dużymi żuwaczkami z przodu głowy, które zamieszkują tereny piaszczyste i tworzą sobie samodzielnie lejki w piasku? Larwy te czatują w piasku na przychodzące obok najczęściej mrówki, które wrzucają do lejka, ostrzeliwując je dodatkowo ziarenkami piasku. Gdy mrówka wtoczy się na dno lejka, larwa chwyta ją żuwaczkami i wstrzykuje do niej enzymy trawienne, po czym wysysa zawartość w formie płynnej, odrzucając resztki. Ta larwa należy właśnie do mrówkolwa. Choć dorosły owad wydaje się niepozorny, to tak naprawdę jest piękny, taki delikatny i dosyć nietypowy jak na krajowe owady. Dorosłe mrówkolwy są aktywne nocą, kiedy odżywiają się pyłkiem i polują na drobne owady. Dorosłe mrówkolwy są aktywne od maja do sierpnia, ale w dzień trudno je zaobserwować. Mi się to udało na ścianie pobliskiego budynku. Gdy spojrzałem na domniemane piórko, od razu wydało mi się coś nie tak. No i złapałem i moje przeczucia się sprawdziły. Schwytałem pięknego mrówkolwa. A tak w ogóle, czy wiedzieliście, że na internecie da się kupić larwę mrówkolwa? No cóż, pewnie ci co widzieli będą się śmiać, ale ja nigdy takiej larwy nie widziałem i kiedyś może zdecyduję się na taki zakup. W końcu byłoby to bardzo ciekawe zwierzątko, zwłaszcza ze względu na nietypową strategię polowania. Jeśli chcecie taką larwę, wystarczy wpisać mrówkolew pospolity
Ants Invasion, czyli inwazja mrówek. A tu pięknie ubarwiony pliewik, klisogłówka różanecznikowa, który jest przybyszem z Ameryki Północnej i pierwsza obserwacja w Polsce miała miejsce w 1966 roku. Piewiki te mierzą nie więcej niż 1 cm, ale charakteryzują się ciekawym ubarwieniem. Larwy wysysają soki wyłącznie z azalii, natomiast dorosłe osobniki odżywiają się sokami z różnych roślin. A oto samica tygrzyka paskowanego. Stąd wiem, że to samica, ponieważ to właśnie samice mają ten charakterystyczny żółto-czarny odwłok i są znacznie większe od małych samców. Ze względu na coraz liczniejsze pojawy w 2011 roku tygrzyk został zdjęty z listy gatunków objętych ochroną prawną w Polsce. Tygrzyki żyją na łąkach wysoko porośniętych trawą, gdzie polują za pomocą swoich sieci łownych na różne owady, najchętniej na prostoskrzydłe, ale także na pszczoły czy osy. Po kopulacji późnym latem, kiedy to samica najczęściej zjada samca, przystępuje ona do budowy kokonu, w którym zimują jej młode. No i to by było tyle na dzisiaj. Sorry, że nie mogłem wam pokazać, jak jedzą pasikoniki, ale może jeszcze, skoro są do października, mi się to w następnym jakimś odcinku uda. Jeśli chodzi natomiast o tygrzyka, to muszę poczekać, aż on sobie zbuduje taką sieć w takim zbiorniku, żebym mógł to po prostu dobrze nagrać i na następnym odcinku to puszczę. Dlaczego nie na tym? No dlatego po prostu, że wolę już wpuścić ten odcinek i was nie męczyć, nie sprawdzać waszej cierpliwości. Na tyle to dzisiaj. Cześć.